ten problem, natomiast dartek uda się go zastąpić społeczeństwem obywatelskim. Każdy człowiek jest inny. Społeczeństwo obywatelskie ma 20 kilka lat i nikt nie myśli poza sformułowanie abstrakcyjne. Są ludzie, którzy mogą o 10 rzeczach na raz myśleć, zdaniem, bo mają podzielną uwagę, a są tacy, którzy ledwie co jedną rzecz mogą pojąć. Jak się coś mówi, to tak. I nie krzykiem, nie oceniając, nie krytykując, tylko naprowadzając z miłością. Czyli ile tutaj rzeczy było od Pana Boga, które człowiek właściwie zaprzepaścił, bo jeżeli ci faryzeusze i saduceusze zaczęli grosze przeliczać i handlować w świątyni, gdy pojawił się Jezus od Jahwe, przeszedł, powywracał, no to jak daleko oni od tego Boga odeszli? Oni tylko handlowali. No to przecież ktoś, kto handluje, to on jakiego Pana Boga ma w sercu? Ten pieniądz, jak to mówią. Na to przyjdzie. Pieniądz, nawet nie mówią to, pieniądz, te dziady, proszę przysłuchać się, tylko mówią pieniądz. Masz pieniędzy? W polityce, masz pieniędzy. To znaczy w wyborach. No to myśmy z Mareckiem wymyśliły nową wersję. Czy masz pieniądze? Czy masz pieniędzy? Do tych partii można kierować. To jest taka nowa wersja, troszeczkę kabaretowa, drwiąco tłocząca, która po prostu drwi z tego, co dziwne i zaszłe, wcześniejsze, ale ludzie wciąż te same błędy popełniają. No matka też czytała, ludzi, czytała i teraz, już on do domu może nie wróci. Oni się organizują, żeby wyrazić swój sprzeciw i wyrażają swój sprzeciw w sprawie tych pobić Polaków tam na miejscu. Na przykład organizują się w różnych innych sprawach. Była ta karta pisania listów do deputowanych do Izby Gmin. I parę tego typu rzeczy. Organizują się w stowarzyszenia przedsiębiorców i w różne inne. Im nie jest tam potrzebna partia. Po co im partia? Tam są partie porządne, ugruntowane i deputowany w Izbie Gmin by się przydał. Znaczy, jak łatwo się, jeżeli mamy takie ale oni są przy... Jak mam najechać, ja bym kochana Kołkowiwa, przestań pić kawę, bo ja tu jestem, zagubiłam się, bo Jezus, ty mnie cię zamknęli. Ty możesz mi pomóc. Wybrać wspólnego kandydata. Na pewno żadna grupa i żadna... To jest cena takich głębokich podziałów. Ale jeszcze momencik. Oni mają, wiem, no, z tego co czytałem, uczestniczą w wyborach i tam organizowane były spotkania z tymi kandydatami różnymi. Tobie by coś zwrócili. Nie wiem, czy ta linia misia by ci zwróciła. Chyba, że od samego papieża by ci ta linia misia zwróciła. Nie ma teraz komunizmu, nie ma teraz wysysania, nie ma teraz herbatek, nie ma teraz kaw w biurach i różnych jeszcze innych może dodatków. Chciałybyście, tak? Ach, moja ty kochana kierowniczko, ach, moja ty kochana kadrowa i na magazynie siedzicie. Ja mam teraz klucze do magazynu. Nic wam nie dam, żadnych paczek na Wielkanoc, na choinkę, nic za darmo. Od Lenina, od Stalina, tak? Społeczeństwo już zaklimatyzowali i też nie są potrzebne polskie partie. Jeszcze chciałem was poprosić o komentarz z kolei do wypowiedzi Jana Śpiewaka, szefa Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. U nas było sanatorium, ale u nas też jeszcze był magazyn, ja miałam klucze do magazynu. Ja mówię, słowa. Nic, co nie będzie rozdawane, to jest wszystko dla mnie. Albański gang złodziei Kurczaków. A kim jest ten Śpiewak, jeśli nie elitą trzeciej RP? Szefem Stowarzyszenia Miasto jest Nasze, które sprawiło, że rozmawiamy o reprywatyzacji w Warszawie, bo Radzie Miejskiej się to nie udało. Fałszowane są dokumenty, dochodzi do korupcji na gigantyczną skalę. Mamy zaprosić błękitne hełmy, by zaprowadziły w Polsce porządek. Teraz zamiast upieprzyć handel roszczeniami, który był praprzyczyną całej patologii, zalegalizowaliśmy go i Trybunał Konstytucyjny poklepnął. Jesteśmy wciśnięci między spór Kaczyńskiego i Tuska. Gdyby PiS nie istniał, to Platforma by go wymyśliła i vice versa. Co myślicie o tej diagnozie? Czy elity trzeciej RP są niczym gang albańskich złodziei Kurczaków? No tutaj mamy dwa wywiady i oba wywiady. Przed chwilą pan cytował wywiad z Janem Sową, teraz pan cytuje wywiad z Janem Śpiewakiem. W pana gazecie, na pierwszej stronie. Tak, bo to jest ten, on zasługuje generalnie, żeby być na pierwszej stronie. Dlaczego? No bo właśnie z tych wywiadów reprywatyzacyjnych wszyscy o tym mówili, on nazwał rzecz po imieniu i wskazał i no zobaczymy, czy inauguracja, czy inauguracja, bo zakładam, że jest za jego mapą reprywatyzacyjną, na której znalazło się bodajże 30 nazwisk. Był wybuchnął z tego pod tytułu jakieś procesy, że będą się ludzie zarzucali mu zniesławienie, chociaż na razie o procesach nie słyszę, co mnie dziwi i tym bardziej dowodzi solidności jego pracy. A przy okazji grzechu zaniechania potwornego
też elit, również nas dziennikarzy, że my sami tego tematu nie pociągnęliśmy z odpowiednio wcześniej, bo mówimy o nadużyciach z ostatnich kilku lat, także za to Januszu Śpiewakowi należy się szacunek. Nie zmienia to faktu, że tutaj jeden i drugi wywiad trafnie opisuje pewne zjawiska, trafnie, ale przede wszystkim nadużywa słów, no bo liberałowie są największymi przegranymi ostatnich 25 lat. No, w 2015 roku przegrali wybory w Polsce, ale przez te 25 lat Polskę układali po swojemu. Liberalna myśl, przecież słynny koniec historii Francisa Fukuyamy, to jest nic innego jak hymn dla liberalizmu. I to był standard obowiązujący w całym świecie zachodnim połowę lat 90. i całą pierwszą dekadę XXI wieku. No to był liberalizm układający wszystkie klocki od ogółu do szczegółu, od przedszkola po najważniejsze spółki Skarbu Państwa w różnych państwach. Także tutaj jest przeszarżowana teza. Tak samo tutaj jest poniedziałku. W momencie się wygenerowały, to widać w ogóle. Samolot nie może lecieć. Kupą żelaza, a żelazo nie lata. Równocześnie ta sama grupa społeczna okazuje się być wybitnymi specami od analizy przyczyn wypadków, katastrof lotniczych i innych historii. Mamy tu pewien paradoks związany z tym, że poziom takiego ogólnego wykształcenia, które związane jest z naukami ścisłymi, takimi jak fizyka, matematyka, chemia, jest na bardzo marnym poziomie i o tym dzisiaj nie porozmawiamy, ale ta tendencja będzie wzrastać. I tutaj jak gdyby jednak Piotrowi Gursztynowi pewien przytyk zrobię, bo wydaje mi się, że postawa, którą ty sobie nazwałeś dumnie agnostycyzmem smoleńskim, niestety raczej jest takim syndromem Poncjusza Piłata, czyli ty umywasz ręce, a nie mówisz, nie wiem, nie znam się, być może tak częściej. Historia, w której ty mówisz, że w grupie specjalistów, którzy badają de facto pewne fizyczne, aerodynamiczne procesy, które są związane z całą technologią lotu i katastrofa jest elementem lotu samolotu, tak niekiedy, niestety. Mówisz, brakuje ci drugiej strony, tak potem w fizyce nie ma drugiej strony. No, dobrze, na tym poziomie nie ma żadnej drugiej strony. To nie jest tak, że są fizycy konserwatywni. Roman, mówisz to samo od 6 lat i co? I grochem o ścianę. Czyli jest to bezskuteczne, to co robisz. No po prostu jest to bezskuteczne. Bardzo wielu ludzi nie wierzy w ten przekaz. Jest to fakt społeczny. Do tego faktu społecznego trzeba się odnieść. Kłamstwem Kaczyńskim było tak, że po kilku latach nawet ci, którzy głosili, wiedzieli, że to jest kłamstwo. Tutaj takiego przypadku nie ma, więc ono na pierwszy. To słowo kłamstwo, to jest delikatne. Tutaj nie ma. No ja przypomnę po kolei, no ten SMS, że jest do ustalenia, kto lądował, te dybeściaki, ta awantura, głupie wypowiedzi Ewy Kopacz o przekopaniu na pół metra i o lekarzach polskich i rosyjskich, którzy w ramię, nie, to nie świadczy o czymś innym. Nie, ale dajcie mi dokończyć. Do niego się możemy odnosić. Bo miał ten komfort, że mógł mówić do końca. No i że z tego brakowano jakieś tam jego słowa. Teraz ambasador rosyjski, podobno, ja tego programu nie oglądałem w całości, powiedział, że sekcje zostały pobieżnie przeprowadzone, zwłoki w XXI wieku pomylono zwłoki. To by ciebie wystawił to kulę w łeb, to ja muszę wziąć. Wystrzeliłby prosto w łamanie do garażu na Grochowie. No, że tak do tego państwo polskie podeszło. I to oczywiście nie przesądza, że był zamach. Nie, czy to było czymś innym. To, że bardzo dużo... To by było. Prawa mieć zaufania do przekazu oficjalnego poprzedniego. No bo jeśli kłamano w iluś tam sprawach, no skoro Bob Dylan, różne piosenki na ten temat, Biblia mówi, że człowiekiem gardzi. Co było, to i będzie. Więc to nie pan już mówi. Człowiek jest tak pazerny i chciwy, że on zapomina. W każdym razie, dlaczego opinia publiczna miała ufać w ten przekaz, jeśli były takie kłamstwa, babole, błędy? Wszyscy Jezusa zdradzili. Bardzo często bywa przy wszystkich katastrofach lotniczych, że pojawiają się informacje niesprawdzone, szczególnie w ciągu pierwszych dni po katastrofie, bo wszyscy pędzą po informacji i podają często informacje niesprawdzone. W tygodniu albo w miesiące po.
I to było, i to trzeba przyznać, tylko my w tej chwili dyskutujemy o raporcie Komisji Millera. I teraz druga strona sufluje opowieść pod tytułem... No już mówi Handlara, co by się nie odezwała, to by tak, tylko sprzedawanie. Tymczasem jest ponad 100 stron uwag do raportu Mangos. To jest nieprawda. 65 zł, to by to miała wielki sukces. Katastrofy smoleńskiej przez przypadek łączym kanał Ósma, jakiś 54. I tam był film zamachu w Lokerbie. Już mi się przeluźnia na tej Wielką halę, po prostu zimno idzie, bo idzie zima, smród z rur, proszę Państwa, co jeszcze ciekawego, krzyk i wrzask, że nic nie działa od samego rana, dzieci na wycieczkę jadą, może i dobrze, gdyby tak usiadły w szkole, to by chociaż powspominały, bo to poniedziałek, gdzie były, a tak przyjechać i zaraz odjechać, to nie wiem, czy to dobra wycieczka. Można skontrować i on wyjdzie inaczej, niż to, jak pan przedstawia, bo naprawdę, jak można mówić, oskarżać Ewę Kopacz, że w tamtym czasie, będąc tam, po prostu powtórzyła w dobrej wierze. To po co to gadała? Nikt nie kazał tego Przepraszam bardzo. Słuchaj, ty nic nie pracowałaś i ty się nie chwal, bo kiedyś tego procederu nie było. Klimatu tamtego czasu. Wie pan, powiedziała w dobrej wierze, słuchaj, ja ci coś powiem. Przekazali wtedy Rosjanie. Myśmy tu odwiedzały, bo generał Sokolowicki, to było 30 lat temu. Przecież wiadomo, że takiego procederu, jaki jest teraz, nie było. Ona nam wszystko mówiła, jak walczyła ze starymi komuszycami. Wszystko w szczegółach. Ale nie było takich autokarowych wycieczek. To były tysiące szczątów, tym bardziej. To trwało parę miesięcy. Ale to, żeby czy pan sobie wyobraża? W wierszu tu Wima, że Stasiek Niech pan nie robi z tego, o, następny, co było wtedy elementem sytuacji, czymś, co je było zamierzone. No. Dobrze, czekamy. To, co powiedziałem Romanowi. Mówi pan to 6 lat i nic. A ty myślisz, że to coś nauczy dzieci? Co nie zmienia, bo one się patrzą po sobie, to jak jest ubrany, co ta od mamy ma i to robi się taka złota. Teraz w mózgu. I sprawiedliwości. Wydaje mi się, że czy to nie lepiej dzieci przy poniedziałku posadzić w ławce, poopowiadać, nawet pogawędki porobić, gdzie żeście były, a to fajnie było, co było, i nauczycielka modeluje i prowadzi. A jak uważasz, czy mama dobrze do ciebie mówiła, czy tato, czy dobrze, no to wtedy można by jakąś edukację zrobić. A tak jak ona od razu wóz-przewóz, to nie. Wóz-przewóz to u handlarzy, a to jest małe dziecko. Trzeba, żeby się wyciszyło. A jak matka krzyczy, że dzieci, ja też uciekałam z domu. Landstrum uciekała z domu i siedziała na drzewie. Za chwilę informacje Radio Tok FM, a później Maciej Głogowski, magazyn EKG. Ja miałam od dziecka chęć robienia kręgówek na drzewie. Poranek Radia Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn, technologia dobra. Dlaczego ludzie wybierają studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej? Chce się rozwijać, zdobywać nowe kontakty, uczyć się od praktyków i nas. Niech państwo walczą tu o spadek. Kto by tu chciał na Saskiej mieszkać? 600 zł taniej. Wyższa Szkoła Bankowa. Miejsce spotkań praktyków. Poznajcie Alicję. Cześć. Alicja jest programistką aplikacji mobilnej. Moja działalność przynosi duże korzyści osobom, które stale się przemieszczają. Alicja potrafi tworzyć aplikacje, jednak potrzebowała pomocy, aby rozwinąć działalność. Szukałam firmy marketingowej, żeby zwiększyć sprzedaż i wyjść na zagraniczne rynki. Enterprise Europe Network skontaktowała mnie z austriackim partnerem. Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę Enterprise Europe Network w Polsce EEN.org.pl, a nasze lokalne biuro pomoże otworzyć Twoją firmę na Europę. Aby mieć pewność, że kolor włosów będzie intrygował, nie irytował, przyjdź do salonu Expert L'Oréal Professionnel. Teraz przy koloryzacji produkt do stylizacji włosów od fryzjera. Wejdź na salonexpert.pl. Salon Expert L'Oréal Professionnel. Wiemy, jak ważne są dla Ciebie włosy. Tomek naprawdę lubi zakupy. I nie ma się co dziwić. Na jego miejscu lubiłbyś je tak samo.
bo Tomek zarejestrował swoją kartę Visa w programie Visa Oferty i za zakupy u partnerów programu odzyskuje część pieniędzy. I tam przykuj, to ja na Kazimierza i Zordona gdzieś, tam to ci wszystko powie, jakby baba nie wiedziała, bo tam Warszawa to jedzie jeszcze dalej, na Kosmiana, tam są sądy, na wioski jadą, także ludzie nie mieszkają w całej Warszawie, nie jeżdżą, przez kawałeczek Warszawy i mogą się orientować tylko tu, gdzie jeżdżą. Przesuwam się o trzy pola i... Także wiesz. Wyciągasz kartę. A tutaj już handel reklamami. Spotykasz strażnika przyszłości. Ekstra! Dodatkowe moce! Zostań strażnikiem przyszłości twojego dziecka. Już dziś wyposaż się w pakiet strażnika. Oszczędzanie z ochroną kapitału, ubezpieczenie na co dzień i premia do 500 zł co roku. Nationale Nederlanden. Sprawdź na nn.pl. Regulamin promocji znajdziesz na nn.pl. Reklama. TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poniedziałek, 19 września, minęła 9. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Adam Ozga. Polityczna gra. Tak, pomysł polityków Prawa i Sprawiedliwości, by postawić Jerzego Millera przed Trybunałem Stanu, ocenia Maciej Lasek, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Opozycja nie zostawia suchej nitki na reformie oświaty proponowanej przez minister edukacji. Czemu zmiany mają służyć przede wszystkim? O tym w poranku Radia TOK FM mówiła Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. 39 medali przewiozą z Igrzysk Paraolimpijskich polscy sportowcy. Nasi zawodnicy zajęli w klasyfikacji generalnej 10. miejsce. Podkomisja smoleńska badająca przyczyny katastrofy prezydenckiego Tupolewa nie ma żadnych materiałów, które pozwalałyby postawić Jerzego Millera przed Trybunałem Stanu, ocenił w poranku Radia TOK FM Maciej Lasek, szef Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. O tym, że byłym ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska, powinna zająć się prokuratura i właśnie Trybunał Stanu, mówił m.in. wiceszef resortu obrony Bartosz Kownacki. Według Laska ostatnia konferencja podkomisji smoleńskiej pokazała jednak, że jej członkowie nie ustalili niczego nowego. Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych zauważa, że podkomisja smoleńska nie tylko nie przedstawiła nowych materiałów, ale wręcz się cofa. Jak mówi Maciej Lasek, po tym jak zespół powołany przez Antoniego Macierewicza otrzymał dostęp do rządowych materiałów dotyczących katastrofy, najbardziej kontrowersyjna teoria to o wybuchu już się nie pojawia. Nie ma mowy o wybuchu, nie ma mowy o zamachu. Mowa jest o jakiejś usterce, ale której też nie przedstawiono, jaka to jest usterka. Zakusy polityków Prawa i Sprawiedliwości, by postawić Jerzego Millera przed Trybunałem Stanu, to według Laska gra polityczna. Po ostatniej konferencji podkomisji, którą zapowiadano, że będą to materiały przełomowe, nie pokazano nic, co w jakikolwiek sposób zmienia przyczynę wypadku. Według podkomisji smoleńskiej kluczowym materiałem obciążającym Millera ma być nagranie, na którym sugeruje on, że raporty polskiej i rosyjskiej komisji badającej katastrofę powinny być spójne. Tomasz Fęskę, TOK FM. W informacjach wracamy teraz do zmian w systemie oświaty, jakie kilka dni temu zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. Założenie reformy krytykowała w poranku Radia TOK FM Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. Jej zdaniem szefowa MEN-u nie ma żadnych konkretnych argumentów, które przemawiałyby za tym, że zmiany są konieczne. Pani minister nie przedstawiła żadnych wyników analiz, badań, opinii ekspertów, które w jakikolwiek sposób pokazywałyby, że ta reforma jest dobra. A jednocześnie funduje nam chaos, no do końca listopada mają powstać programy. I teraz w tym momencie rodzi się takie poczucie dość silne, że czemuś jednak ta zmiana ma służyć. W moim przekonaniu zmiana ma służyć jednemu. Tak naprawdę zmieniając strukturę, zmieniając programy, zmienimy wszystkie podręczniki. Ja bardzo się niepokoję, jakie te podręczniki będą. Zgodnie z zapowiedziami w przyszłym roku szkolnym rozpocznie się likwidacja gimnazjów. To oznacza powrót do 8-klasowych szkół podstawowych, 4-klasowych liceów i 5-letnich techników. Polscy sportowcy przywiozą z Igrzysk Paraolimpijskich w Rio 39 medali. 9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych. W klasyfikacji generalnej zajęli 10 miejsce. Oficjalna ceremonia zamknięcia igrzysk odbyła się dzisiaj w nocy. Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego Filip Krajwan podkreślał, że jest zaskoczony poziomem tegorocznej imprezy. Sprzedaliśmy ponad 2 miliony biletów. To nasz drugi najlepszy wynik w historii. Te igrzyska były pewnego rodzaju fenomenem. Pobito bardzo dużo rekordów. Transmisji z imprezy prowadziło wiele telewizji i rywalizacja cieszyła się też dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych. Poza tym te igrzyska były też bardzo ważne dla Brazylii. Brazylijczycy zabrali nas do swoich serc, a my ich do naszych.
W 15 Igrzyskach Paraolimpijskich w 22 dyscyplinach rywalizowało ponad 4300 sportowców ze 162 krajów. W biało-czerwonych barwach wystąpiło 36 zawodniczek i 54 zawodników w sumie w 13 dyscyplinach. Już za chwilę, tuż po 9 magazyn EKG. W studiu jest już Maciej Głogowski, jego goście. Maćku, dzisiaj m.in. wojsko w gospodarce. Wojsko w gospodarce, a nie w studiu, rzecz jasna. Tak, będziemy rozmawiać o armii i o wspólnym finansowaniu unijnym projektów obronnych. Czy takie finansowanie i wspólna obrona byłaby możliwa? O tym w magazynie EKG tuż po informacjach zapraszam Maciej Głogowski. My posłuchamy, a na kolejne informacje zapraszamy już o 9.20. Pogoda. Najwięcej chmur dziś na południu i tam miejscami słabe opady deszczu. W pozostałych regionach na przemian chmury i słońce padać nie powinno. A na termometrach w Krakowie 14 stopni, w Trójmieście, Katowicach, Białymstoku i Rzeszowie 15, w Kielcach, Częstochowie i Opolu 16, we Wrocławiu, Radomiu i Elblągu 17, w Gorzowie, Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, w Toruniu, Płocku i Warszawie 18 stopni, a najcieplej dziś w Szczecinie i w Lublinie 19. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG zaprasza Peugeot, sponsor programu i producent nowego Peugeot Expert, samochodu dedykowanego dla biznesu. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG, Maciej Głogowski. Dzień dobry, jest 9.06, a w naszym studiu pan profesor Andrzej Koźmiński, prezydent Akademii Leona Koźmińskiego. Tu werde cele ty mówią, proszę państwa, nie potrzeba nam żadnego Macieja Głogowskiego, bo to zaraz... On, witam panie profesorze, witam panie profesorze. Tam posadzi i gada i takie... Ale takie puste rzeczy opowiadają, że to naprawdę kupa śmiechu. Umieścić się za cały 2016 rok powyżej 3% wzrostu PKB, czy niestety i te prognozy trzeba będzie zrewidować. Oprócz danych o przemyśle, GUS opublikuje dziś o 14 informację o sprzedaży detalicznej w sierpniu. Drób za ponad 2 miliardy złotych rocznie. To wszędzie jest Ameryka, ale nie tu w Warszawie. Tu na Saskiej Kępie, proszę państwa, w korkach wszystko stoi. Obwodnicy Pragi Południe, czy dla Pragi Południe obwodnicy nie ma, a miała być. Przecież Janek Witek umarł na zawał serca z tego też powodu, bo opowiadał, że Hanka Gronkiewicz miała zrobić obwodnicę, obiecała dla Pragi Południe, nie zrobiła. Na Saskiej Kępie wąska ulica, ciasna, stoją w korkach, no teraz się przeluźnia, bo jest po godzinie 9. No to potem będzie nawet i pusto. Ale widzicie państwo, on umarł na zawał serca, bo jemu się nie podobało. Nawet metro. Co takie krótkie, tylko 7 stacji, to buduje się po 100 kilometrów metra, a nie 7 stacji i takie wylecono. Piękne są te stacje, ale czy to tam, aby tylko wejść, podziwiać? Przecież jak się wchodzi, to ludzie chcą daleko jechać, a tu się schodzi, zjeżdża, nie wiadomo gdzie, tylko tyle. No to się nie opłaca, ludzie lubią, wolą podjechać samochodem, podjechać tramwajem, podejść na piechotę, no przez Wisłę ciężej, przez te mosty. Ale sama wielka fatyga, no. Samo wejście do metra, no to wiadomo, że to jak pod Wisłą jedzie, to jest bardzo nisko. Jesteś osobą prawną lub reprezentujesz organ gminy? Utwórz przyjazne miejsce opieki dla najmłodszych na terenie Warszawy i okolic. Złóż wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie od 29 sierpnia do 19 września. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach www.warszawa-praca.gov.pl, Fundusze Europejskie Gov.pl, Fundusze dla Mazowsza EU. Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej. Za reklamę dziękujemy. Autopromocja. Zapisane jest w mądrej księdze, że kiedy Bóg przeprowadził przed oczy Adama wszystkie stworzenia, ten nadał im nazwy. I właściwie od tego czasu niewiele się zmieniło. Kiedy człowiek coś odkrywa, musi nadać temu nazwę. Już we wtorek o godzinie 20 w audycji z innej planety spotkamy się z człowiekiem, nazwa, który nadał wiele kontynuujmy to do naszych czasów. Nazwa. Przecież nawet jeżeli chodzi o imię Boże, co to pieprzeć głupoty, banialuki. Państwo zobaczą, nawet Bóg ma Jahwe na imię, Jahwe.
Państwo zobaczą, co oni zrobili z tym imieniem Bożym Jahwe, do czego oni przez swoją głupotę, przez upór, przez to, że są sługami szatana diabła, do czego oni doprowadzili, że to imię Boże w ogóle zniszczyli, czyli że usunęli z kart Pisma Świętego. No jeżeli opowiada dziad takie rzeczy, niech kontynuuje, no, że jest Jahwe, jest imię Boże. Gdzie to imię Boże jest? No przecież jak się powie Świadkowie Jehowy, no to ja myślę, że dziecko się domyśli. Świadkowie kogo czego? Świadkowie Jehowy Boga. A jak do Niego się zwracają, to w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że dzięki Jezusowi Chrystusowi mamy też nadzieję nawet na życie wieczne. Także Państwo zobaczcie, o czym my tu mówimy. Radio Koncito. No tylko wydawała się coraz szersza i nagle przyszedł mecz z Białorusią, kiedy autostrada zmieniła się w... No, po koszmarnym meczu, no jesteśmy. Wyszła zupełnie inna reprezentacja i to reprezentacja, która po prostu zdemolowała swoich teoretycznie najgroźniejszych rywali. Ja nie chcę tłumaczyć tutaj naszych koszykarzy, bo powtórzę, mało kto wie, że ten system tych eliminacji, kiedy w przeciągu 3 tygodni gra się co 3 dni, w różnych częściach Europy, począwszy od dalekiej Ukrainy, skończywszy w Portugalii, jest czas naprawdę bardzo trudny. To jest taki przedłużony w pewien sposób turniej, gdzie przy różnego rodzaju zmianach stref czasowych, zmianach klimatycznych, braku możliwości trenowania, naprawdę jest bardzo ciężko utrzymać formę. I powtórzę, po tych 4 zwycięstwach wydawało nam się, że jesteśmy w stanie postawić kropkę nad i. Chłopcy już widzieli siebie jako tych zwycięzców przed ostatnią turą z bilansem 5-0, to ładnie wyglądało. Nie byliśmy mentalnie przygotowani na ten mecz z Białorusią, ale powtórzę to, co pan powiedział. Zwycięzców w pewien sposób się nie sądzi. Błyskawicznie przeorganizowaliśmy szyki, skoncentrowaliśmy się, wróciliśmy w pewien sposób, ta sytuacja wróciła nas do gry i chłopcy pokazali, że są po prostu prawdziwymi zawodowcami. To, co pokazali w meczu z Estonią, rozbicie tej reprezentacji w proch i w pył, praktycznie w 120% zrealizowanie założeń przedmeczowych. To mogło się podobać. To o tym, na co stać nasza reprezentacja za chwilę. Na razie piosenka Mayer Hawthorne i The Volley. Witam serdecznie. Lepiej późno niż wcale, taka też łacińska maksyma, tak jak w pierwszej części było, że koniec wieńczy dzieło. Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, jest z nami. Rafał, to krótko, miałeś chwilę takiej drżączki w eliminacjach po tym porażce z Białorusią, że ci nasi zmarnują ogromną szansę? Ja bym tego nie nazwał drżączką, ale niestety bujna wyobraźnia podpowiadała mi taki scenariusz, że możemy w drugi mecz z rzędu zagrać słabo i w Estonii te eliminacje przegrać i wtedy z drużyny niepokonanej w eliminacjach, drużyny bardzo fajnej i wzbudzającej zainteresowanie nie tylko codziennych kibiców koszykówki, mielibyśmy drużynę przegraną, może nawet gorzej niż mocniej przegraną niż tutaj niedaleko stąd położona drużyna Legii. No, ale okazało się na całe szczęście, że moja wyobraźnia była zbyt bujna, także koszykarze na wysokości zadania stanęli. Co z tą drużyną będzie? Znaczy, jaki jest potencjał naszych koszykarzy? Bo wiemy o tym, że wszyscy tutaj jesteśmy, bo ja też jakby zaangażowani i bardzo lubimy akurat ten sport. Wiemy, że przydałby się reprezentacyjny sukces, tak jak piłkarzom ręcznym, tak jak siatkarzy wywindowały sukcesy reprezentacyjne. Koszykówce jest dużo trudniej, bo to jest koszykówka jest zespołem, grą zespołową ogólnoświatową, można powiedzieć. To nie jest tak, że gra 5 zespołów na świecie, tylko gra ich znacznie, znacznie więcej. Na co stać w takim razie nasz zespół? Czy chociażby w Mistrzostwach Europy, gdzie jest jakaś górna granica, gdzie jest limit? Poza tym, że Sky jest limit oczywiście. O ten sukces, tak jak pan redaktor powiedział, jest rzeczywiście
on się nieco inaczej wykuwa niż w siatkówce i w piłce ręcznej i rzeczywiście wbrew pozorom w koszykówce nawet ta sama walka o ten finał Mistrzostw Europy jest dosyć trudna i skomplikowana. Wydaje mi się, że jednak ten zestaw jakościowo europejskich drużyn w siatkówce i w piłce ręcznej jest nieco mniejszy niż w koszykówce. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, no po dyskusjach, po ostatecznie tej wiktorii w tym meczu z Estonią są pewne takie pytania, analizy, na co tę drużynę stać, są pewne wypowiedzi, że skoro w podobnym składzie drużyna w zeszłym roku na Mistrzostwach Europy we Francji wyszła z grupy po iluś tam latach i całkiem nieźle walczyła z późniejszym triumfatorem w 1/16, no to może teraz dobrze by było, żeby kolejnym krokiem w przyszłym roku było to, żeby w tej 1/16 na przykład wygrać i wejść do ćwierćfinału. Z tej pewnej perspektywy rzeczywiście... 1/8. Jednej ósmej do ćwierćfinału. W związku z tym, gdybyśmy się znaleźli i wśród tych 8 najlepszych drużyn w Europie, no to na pewno byłby to jakiś dla tej drużyny sukces. Mi się wydaje, że konsekwentnie prowadzona drużyna przez Mike'a Taylora już trzeci sezon, ona od środka dobrze funkcjonuje, nieźle, jako pewien zestaw graczy, którzy są w systemie Mike'a Taylora, którzy się tolerują, którzy wzajemnie jakoś się uzupełniają, nawet w tych przypadkach kryzysowych, bo rzeczywiście taki, tak jak tu Rafał Temiński powiedział, ten moment duży kryzysowy był pewien niepokój, na pewno po tej Bydgoszczy, bo to się tak łatwo mówi, ale znając w Toruniu, znając grę Estończyków, ich taką żywotność, Tak, to tam różnie mogło być, naprawdę, gdybyśmy w pierwszej kwarcie nie powstrzymali, grając dobrze w obronie, nie powpadało nam truki, to też różnie mogło być. W związku z tym, z tego punktu widzenia uważam, że tą drużynę stać na wiele, no ale zawsze ten łódź szczęścia w układzie losowania gdzieś tam się zawsze przyda. Słuszna uwaga. Słusznie, no tak. To jest, szczęście to jest sprawa nieprzewidywalna, tylko trzeba być przygotowanym na to, żeby móc ze szczęścia skorzystać. Rzeczywiście bardzo istotne jest to, jakie będzie losowanie i jakich rywali, a potem jaką ścieżkę po wyjściu ewentualnym z grupy los nam przydzieli, bo ja chciałem zauważyć, że w poprzednich Mistrzostwach Europy, na przykład Czesi, którzy nie są wcale od nas mocniejszą drużyną i to stwierdzaliśmy rok po roku grając z nimi z paringi, szczebelek wyżej się zakwalifikowali, bo po prostu los im nie przydzielił Hiszpanii po wyjściu z grupy, przydzielił Łotwę. Gasol postanowił, że jednak tak szybko się nie rozstanie z Mistrzostwami Europy. No myśmy mieli wybór między Hiszpanią a Serbią, to taki między dżumą a cholerą w pewien sposób w 1/8, bo trafialiśmy właśnie na tą grupę śmierci niemiecką, tak można powiedzieć. Więc... To jest jasne, że to jest kwestia też szczęścia, to jest jasne, natomiast pytanie o poziom tej drużyny, czy ten poziom drużyny jest taki, że rzeczywiście, gdy dołączy kilku wysokich graczy, tak, bo tak naprawdę mieliśmy trochę jeden taki ząb trzonowy pod koszem, ale trochę dalej to dziura była pod tym koszem, więc dołączy tych, mam nadzieję, dwóch albo trzech graczy wysokich, to gdzie, czy jesteśmy na poziomie ćwierćfinału, czy to jest jednak, jesteśmy na poziomie ćwierćfinału, jeśli będziemy mieli tylko szczęście? Czy jesteśmy w 8 drużyn w Europie, czy jesteśmy raczej 10, 12, 14, 16 drużyną? Jesteśmy w stanie to jakoś wyskalować? Tak. Uważam, że w tym składzie zespołowym, po ewentualnych, że tak powiem, upgrade'ach na poziomach podkoszowych i jakby no dobrym też w komponowaniu oczywiście tych graczy, to uważam, że jesteśmy w stanie się o 8 bić, co nie oznacza, że to już jest skład, który decyduje o tym, że w tej 8 jesteśmy. To jest, mówię, spokojnie w układzie jakby normalnych przygotowań, braku kontuzji, jesteśmy się w stanie o to bić, co nie oznacza, że coś nam nie pójdzie i
to się na przykład inaczej ułoży i nie wyjdziemy. Nie, no oczywiście nie popujemy Wolonika, robiliśmy to 3 lata temu przed Słowenią. Ale tak delikatnie mówiąc, te możliwości z tym zestawem zawodniczym, z tą chęcią do gry, z tą chęcią osiągnięcia sukcesu są. I te możliwości, ten potencjał ta drużyna ma. A jak widać po ostatnich mistrzostwach Europy, jeszcze przedostatnich, czasem ta ścieżka dostępu tak się układa, że różnie niektóre drużyny do tych finałów, przypomnę na przykład los Macedonii w 2011 roku, weszli do czwórki, dzisiaj nie weszli nawet do, nie znaleźli wśród 24 najlepszych drużyn w Europie. To też czasem o czymś świadczy. Bo różnica między 8 a 12 drużyną w Europie jest tak naprawdę bardzo nieduża, nawet można powiedzieć, że między 8 a 16 drużyną. To czasem decydują naprawdę szczegóły, jeden mecz i ta klasyfikacja znacząco się zmienia. Pytanie o naszego najsławniejszego koszykarza, czy najlepszego, to no, najlepszego, bo gra w najlepszej lidze świata, Marcin Gortat, rok temu pożegnał się z kadrą. I pytanie jest takie, czy to jest dla kadry dobrze, czy źle? Czy powinien wrócić, czy chciałoby się, będzie warto walczyć, żeby wrócił, czy nie warto? Tak jak we wczorajszym wywiadzie powiedział Mateusz Ponitka, Marcin Gortat dał dużo tej kadrze. Podobnie tak jak Maciej Lampę na przykład w ostatnich kwalifikacjach. Trudno w tej chwili powiedzieć, czy Marcin Gortat podejmie decyzję inną od tej, którą podjął w zeszłym roku. Ja jestem przekonany, że trener Taylor będzie czas, aby z Marcinem w późniejszym terminie odbyć rozmowę. Uważam, że w tej formacji podkoszowej Marcin absolutnie by nam się przydał, biorąc pod uwagę jego aktualną formę, ale mówię, to jest jeszcze za wcześnie na takie dywagacje, ale biorąc pod uwagę, co Marcin robił w zeszłym roku, jak grał, mimo różnego rodzaju uszczypliwości, takich czy innych ocen ze strony mediów, uważam, że naprawdę monolitem naszego zespołu jest to, że to jest prawdziwie drużyna. Tam nie ma, proszę zobaczyć statystyki po tych eliminacjach. My nie mamy wśród tych najlepszych strzelców, zbieraczy i tak dalej. Tam nie ma generalnie Polaków. Natomiast średnia jako taka, jako team, że w zasadzie każdy trener Team SOC zastanawia się, bo z każdego punktu może być zagrożenie, to jest dobre. 10 punktów, to tak nie jest. Może być jednego lidera po prostu praktycznie. I jedną rzecz dodam, że właśnie to, jak rozmawiałem czy z Krutikowem, czy rozmawialiśmy ze staffem Estonii, im się drużyna polska generalnie jawiła jako drużyna bardzo trudna do rozpracowania, bardzo trudna w układzie ustalenia jakiejś obrony, bo tak naprawdę z każdego kąta jest wszędzie, czyha zagrożenie. I to nie jest łatwe ustawienie obrony przeciwko takiej drużynie. Co do Marcina Gortata, to mi się wydaje, że nawet oczywiście fajnie, jak sobie trener Taylor z nim porozmawia, sympatycznie się zna, prawda? Dobre mają relacje, więc... Tak, Marcin też bardzo dobrze mówi po angielsku, trener Taylor. No. Też nieźle. Natomiast nie, to już nie ma sensu się odnosić do tego, czy wróci, namawiać, zastanawiać. Podjął taką decyzję, gdyby miał zamiar w reprezentacji grać, to by powiedział, że robi sobie przerwę. Podjął decyzję, że to już jest jego czas zakończony. Ale to jest szkoda dla reprezentacji, czy może nie, bo ja się na przykład zastanawiałem trochę nad tym, że oczywiście to jest wielki, ważny, dobry koszykarz, może najlepszy w polskiej historii koszykarz, a na pewno największa kariera, ale z drugiej strony jak myślałem sobie o tym, że on tutaj starał się właściwie naturalnie być największą gwiazdą reprezentacji, a on swoją grą tą największą gwiazdą po prostu nie może być w drużynie, albo nie daje rady, dlatego że on jest fantastycznym zadaniowcem. I pytanie, czy to nie rozbijało trochę kadry, nie rozbijało trochę systemu gry. Znaczy, ja myślę, że tutaj są mimo wszystko pomocne statystyki, które media, których dziennikarze dokonują, powiedzmy w ostatnich 10 latach, jak te nasze sukcesy, w cudzysłowie, kadry koszykarzy układały się w układzie funkcjonowania duetu Maciej Lampę, Marcin Gortat, powiedzmy sobie, dwóch naprawdę wybitnie utalentowanych graczy, znakomitych, których dawno nie mieliśmy, a którzy gdzieś tą karierę sportową przez ostatnie 10 lat realizowali. No i te statystyki są ewidentne. No, jakichś większych sukcesów poza, powiedzmy, wyjściem z grupy
grupy w 2009 roku czy w zeszłym roku. Generalnie w Mistrzostwach Europy nie mieliśmy. Czy rzeczywiście przyczynkiem do tego jest takie, a nie inne funkcjonowanie, czy Cordata, czy Lampego, czy nie wiem, brak na przykład równorzędnych ich zawodników na innych pozycjach, to jest sprawa skomplikowana. Fakty są takie, że krótko mówiąc, jakichś znamienitych sukcesów o randze bycia w pierwszej czwórce, w czwórce w Mistrzostwach Europy rzeczywiście nie odnieśliśmy, co nie oznacza tego, że może w przyszłym roku będzie inaczej. Może być inaczej? Mamy nadzieję. Wszyscy marzymy o tym oczywiście, ale to jest bardziej marzenie niż... Ja mam na tyle bujną wyobraźnię, że wyobrażałem sobie porażkę z Estonią, ale jestem w stanie sobie wyobrazić także to, jak gramy półfinał czy finał Mistrzostw Europy. No naprawdę, nie mam z tym problemów. Szacuneczek na wyobraźni, naprawdę duży szacunek. Tak, i jeszcze jedna rzecz, tak ja tu potwierdzę, bo myśmy też w związku też przewidywali różne scenariusze i też oczywiście przewidywaliśmy ten czarny scenariusz, co może być z tym, jak przegramy. W związku z tym to nie było takie niemożliwe. Ale no też czasem było. Sytuacja powoduje, że ci koszykarze muszą się wziąć w garść. Ten zimny pot gdzieś powoduje, że potrafią się w tego typu sytuacjach stresowych skoncentrować. To jest niestety ważne. To, co słyszymy w tle, to oznacza 20 sekund do końca programu. Jesteśmy optymistami przed Mistrzostwami Europy. Jesteśmy optymistami. I mamy wyobraźnię, która nas wiezie co najmniej do ćwierćfinału, a może i półfinału Mistrzostw Europy w przyszłym roku. Rafał Tymiński, przegląd sportowy. Dziękuję bardzo. Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki, a za chwilę, mam nadzieję, Krzysztof Diablo-Włodarczyk będzie naszym gościem. Wiadomości lokalne RDC, Karolina Wasielewska. Do pół godziny opóźnienia mają pociągi SKM i Kolei Mazowieckich na trasie Warszawa-Siedlce. Wszystko przez śmiertelny wypadek w Rembertowie. 58-latka próbowała przejść przez tory w niedozwolonym miejscu. Karol Jakubowski, rzecznik PKP PLK. Pociągi doznają opóźnień od 15 minut do 30 minut maksymalnie. Na miejscu pracuje prokurator oraz inne służby, które dokładnie wyjaśnią przyczyny tego zdarzenia. ZTM i Koleje Mazowieckie wzajemnie honorują bilety na odcinku Warszawa Zachodnia – Sulejówek – Miłosna. Na Ursynowie powstaną nowe bloki komunalne. W przyszłym roku przy Kłobuckiej pojawią się 3 budynki, w których będzie łącznie 68 mieszkań. Znajdzie się też miejsce na żłobek. Urząd Dzielnicy podpisał w zeszłym tygodniu umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie inwestycji. Całość będzie kosztowała ponad 18 milionów złotych. Zostajemy w południowej Warszawie. Ulica Belgradzka na Natolinie ma zostać przedłużona o 150 metrów i byłaby to całkiem dobra wiadomość, gdyby nie fakt, że czteropasmówka ma powstać w miejsce parku. Innego wyjścia nie ma, bo potrzebny jest dojazd do powstającego w pobliżu ośrodka dla niepełnosprawnych. Sam ośrodek kontrowersji nie budzi, ale już drodze zamiast terenów zielonych mieszkańcy mówią nie. Jesteśmy przeciw. Przeciw zdecydowanie. To jest w ogóle bez sensu. Piękne osiedle, to będzie zniszczone. To co nas tu cieszy po prostu. Zawsze były przewidziane tereny rekreacyjne. I to, tak jak ja się sprowadziłem w 87, już były plany tego wszystkiego. I stadiony, baseny. Już tu ulic na Ursynowie to naprawdę mamy dużo. Realizujemy decyzję poprzedniego zarządu, kiedy dzielnicy szefował Piotr Guzioł. Tak tłumaczy się burmistrz Ursynowa Robert Kępa. W momencie, kiedy była wybierana lokalizacja dla ośrodka wsparcia, to przyszedł tam burmistrz Guzioł, podobnie jak swego czasu w filmie Barei dyrektor, i powiedział, tutaj powstanie ośrodek. Tak jak tam była kwestia z jeziorem, że jezioro przestawimy tutaj, tak tutaj powstanie ośrodek. Ośrodek dla osób niepełnosprawnych jest jednym z projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Pod koniec września stolicą zawładną seniorzy. 130 wydarzeń czeka najstarszych mieszkańców Warszawy od 26 września do 2 października. A jakich atrakcji można się spodziewać w programie Warszawskiego Tygodnia Seniora? Zapytaliśmy Joannę Dolińską-Dobek z Urzędu Miasta. To będą różnego rodzaju wykłady, warsztaty, spacery, bezpłatne badania profilaktyczne. Ośrodki sportu i rekreacji za symboliczną złotówkę zapraszają na swoje pływalnie. Zapraszamy do Centrum Nauki Kopernik, do Centrum Sztuki Współczesnej. Program Warszawskiego Tygodnia Seniora można znaleźć na stronie www.senioralnaum.warszawa.pl i w wersji drukowanej we wszystkich urzędach dzielnic. RDC, radio dla Ciebie.
niebo nad Warszawą nadal bezchmurne i tak zostanie do końca dnia, ale będzie chłodno. W tej chwili 13 stopni, maksymalnie termometry pokażą dziś 18. Ciśnienie cały czas powyżej normy, od rana bez zmian, 1003 hektopaskale. W stolicy bez większych utrudnień w ruchu, ale wydłużają się korki. Ponad 20 minut postoją kierowcy na Jagiellońskiej przy Gersona, na Wybrzeżu Gdyńskim od Kaniowskiej w stronę Wybrzeża Gdańskiego i na 17 stycznia od Żwirki i Wigury w kierunku Cybernetyki. Krótszy postój czeka nas na Andersa od Muranowskiej w stronę Marszałkowskiej, na Kolejowej na wylocie od strony Łomianek i w Alejach Jerozolimskich od Bitwy Warszawskiej do Placu Zawisze. Reklama. Podróż życia, nauka języka, nowe projekty. Jakie jest twoje wyzwanie na przyszły rok? Masz 365 dni. Zaplanuj życie, o którym marzysz, z kalendarzykiem Zwierciadła. W nowym Zwierciadle również Karolina Gruszka o miłości do męża, teatru i Moskwy. Oraz temat miesiąca. Jak pracować i nie zwariować. Zwierciadło już w sprzedaży. Za reklamę dziękujemy. Magazyn sportowy. Książeczki czytaj. Kiedyś, żeby można było dobrą książkę dostać, Radio Maria nie może tego prowadzić. Nie mamy takiej możliwości prawnych. Ale może fundacja. I tak właśnie dziękuję Panu Bogu za tych ludzi, którzy to robią. To są ludzie świeccy. Bardzo, naprawdę bardzo dobrzy ludzie. To jest też powód do radości, że są tacy ludzie. Ludzie świeccy, którzy kochają Pana Boga, kochają ojczyznę, kochają innych ludzi, budują dobro, tworzą dobro, przestrzeń dobra, piękna, prawdy. Tu właśnie tak czytam, patrzę dla dzieci, ileż tu jest różnych pozycji, dla dorosłych, dla młodzieży. Właśnie o tych egzorcystach, o egzorcyzmach też. Tak, o tu mam, jest na przykład właśnie ten ksiądz Gabriele Amort. Duchowy testament najsłynniejszego egzorcysty świata. Tytuł: Bóg jest piękniejszy od diabła. Ksiądz Gabriele Amort ostrzega nas przed zasadzkami szatana. To jest taka mała zajawka o tej książce właśnie. W tym, o każdej książce w tym splendorze jest. Tak, ksiądz Gabriel Amort ostrzega nas przed zasadzkami szatana. A któż zna je lepiej niż egzorcysta? Co zawiera duchowy testament tego niezwykłego kapłana? Czy zdradza nam sposób, jak zwykły chrześcijanin może bronić się przed atakami szatana? Gdzie szczególnie uderza diabeł? Jak zauważyć jego działanie? Dlaczego wielu ludzi tak go bagatelizuje? Kim są ci, którzy zwracają się do egzorcysty? Jakimi cierpieniami są obarczeni? Jak wyposażyć młodych do walki z szatanem? W jaki sposób Jezus traktuje złych ludzi? Książka nie pozostawia nikogo bez odpowiedzi. Albo inna książka. Spragnione dusze zjawy z czyśćca. Fascynująca książka o spotkaniach z duszami czyśćcowie. Objawienie Maryi przeciw mocy szatana. Sługa Boży ojca Mateusz Zanion. Życiorys i świadectwa interwencji pomocnik walczących z diabłem. I tak dalej. Światłość i ciemność. Proszę Państwa, na przykład takie książki. Albo dla młodzieży. Nastoletni cudotwórcy. Proszę. Piękne. Cud eucharystyczny. Świadectwa. Legnica i Sokółka. W historii cudów eucharystycznych. Wiemy, że w Legnicy i w Sokółce, najpierw, teraz i w Legnicy też są cuda eucharystyczne. Co to jest? Proszę Państwa, i wtedy wiara nasza rośnie. My damy sobie radę w tym życiu, bo trzeba tu być mocnym. Zamieszanie jest duże w świecie, obserwujmy to. I my w Polsce jeszcze mamy Kościół, mamy Pana Boga. I Polska może dużo dobrego zrobić w świecie. Mamy, Pan Bóg dał nam i siostrę Faustynę w naszych czasach, taką wielką świętą, Boże Miłosierdzie, i Jana Pawła II. Naprawdę jest za co dziękować Panu Bogu. Tylko
do przodu, alleluja i do przodu, do pracy. I za to też dziękujemy. Dziękujemy wam wszystkim, którzy tak współpracujecie w tej dziele ewangelizacji, ale jeszcze spróbujmy zapalić innych. Spróbujmy zapalić innych. A może coś innego miałem. A Bogusław Morka niech zaśpiewa tutaj. To dla was wszystkich trochę radości, piękny głos usłyszymy. Także proszę Państwa, też piękne obrazy się maluje, ale to na obrazach zwykłe prostytutki i przecież wiadomo, że prostytutka usiadła na krześle, rozszerzyła nogi i malarz się malował jako Matkę Boską. To po co to komu potrzebne? A kim była? To tak jak i pani Genia powiedziała, no krwi bym nie przyjęła, idę za wami, świadkowie Jehowy, bym krwi nie przyjęła po pijaku, po jakimś na AIDS, po jakimś złym. Po co? Po co mam mieć te jego geny? Niech pięknie śpiewa, niech będzie na zewnątrz najśliczniejszy, najładniejszy, pani Genia powiedziała. Wnętrze się liczy. Ja patrzę na wnętrze. Jestem szlachcianką. Tutaj ta pani ginie z Małgosią, co mieszkała na Grochowskiej 115. Już ta Małgosia najpierw rosyjskiego uczyła, potem niemieckiego się dawno wyprowadziła. No pani Małgosia, stara panna, nie wyszła za mąż i spotykam ją na jubilerskiej pod Oszą. Ona mówi, przecież my nauczycielki krótko. Ja mówię krótko, ja znam takie, co Halina polonistka na Jagiellońskiej 45 lat uczyła. No. Także proszę Państwa, proszę oglądać zdjęcia ciekawe na Facebooku. Wielki kult kobiety, wielki kult grubych bab, takich jak Makryna Mieczysławska, które przebrnęły te baby przez Warszawę, przemieściły się. Teraz też proszę z Wrocławia do Białegostoku. Z Wrocławia do Białegostoku, gdy nadaje nasze radio. Talk FM. Euro Concita Barbie Baby Langström Extra. To KFM Euro Concita Barbie Baby Langström Extra. Być ten syndrom obrażonej twierdzy, czyli zagrożenie gdzieś z zachodu, tego mitycznego zachodu, czy jest to Unia Europejska, czy są to Stany Zjednoczone, czy jest to szeroko zachód, czyli coś, czego, co można nazwać ogólnie tą całą gejropą. A więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Unijna komisarz do spraw konkurencji leci dziś do Waszyngtonu na rozmowy między innymi o niedawnej decyzji dotyczącej koncernu Apple. Komisja uznała, że firma złamała unijne reguły, korzystając ze specjalnych umów z rządem Irlandii, gdzie ma swoją europejską siedzibę. Margaret Vestager ma spotkać się z amerykańskim ministrem finansów. Jack Lew ostro krytykował wydany przez Brukselę nakaz zapłaty zaległych podatków 13 miliardów euro plus odsetek. Beata Płomecka. To jeden z najgłośniejszych sporów podatkowych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Władze w Waszyngtonie zarzuciły Brukseli sięganie po należne im podatki i nadużywanie kompetencji. Minister finansów Stanów Zjednoczonych powiedział, że są to dyskryminujące działania, bo komisja skupia się wyłącznie na amerykańskich firmach i ostrzegł, że to może wpłynąć na przyszłe inwestycje w Europie. Unijny komisarz do spraw konkurencji Margaret Vestager broni swojej decyzji, odpiera zarzuty i mówi, że zawsze można odwołać się do sądu. Sąd nie będzie chciał słuchać politycznych opinii, nie będzie zwracał uwagi na odczucia albo na to, co komu leży na sercu. Będzie trzymał się faktów, a my będziemy musieli je przedstawić. W tej sprawie protestowali też przedstawiciele koncernu Apple. Mówili, że to polityczna decyzja komisji, która nie ma podstaw prawnych.
Beata Pomecka, Polskie Radio, Bruksela. Pasażerowie chińskich linii lotniczych nie należą do najbardziej zdyscyplinowanych. Media w Chinach informowały już o próbach otwierania wyjść awaryjnych w celu zaczerpnięcia świeżego powietrza. Tym razem do poważnego incydentu doszło na lotnisku w Pekinie, o czym informują chińskie media. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. W weekend para Chińczyków spóźniła się na pekińskim lotnisku na poranny rejs do Szanghaju. Samolot stał jeszcze przy rękawie, ale odprawa została już zakończona. Nie powstrzymało to spóźnionej pasażerki, która po sforsowaniu drzwi prowadzących na płytę lotniska zamiast na pokład weszła z bagażem pod samolot. Kobieta zapowiedziała, że będzie blokować odlot samolotu, o ile nie zostanie wpuszczona na jego pokład. Para została zatrzymana przez policję. Zdjęcia kobiety z bagażem stojącej pod samolotem są zaś dzisiaj popularne na chińskich portalach społecznościowych. Jak informują media, zamiast do Szanghaju w związku ze sprowadzeniem zagrożenia, para trafiła na 5 dni do aresztu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. W Polskim Radiu 24. Informacje kulturalne. Rozpoczyna się 41. Festiwal Filmowy w Gdyni. Uroczysta gala otwierająca to wydarzenie odbędzie się w Teatrze Muzycznym, ale już od rana odbywać się będą pokazy najlepszych polskich filmów ostatniego roku. Do konkursu głównego zostało zakwalifikowanych 16 obrazów, które powalczą o Grand Prix Festiwalu, czyli Złote Lwy. Dyrektor artystyczny festiwalu Michał Oleszczyk podkreśla, że konkursowe filmy prezentują bardzo wysoki poziom, a część z nich zdobyła już nawet międzynarodowe laury. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta 16 jest najmocniejszym wyborem konkursowym. Ostatnia rodzina, triumfator Nagrody Aktorskiej dla Andrzeja Seweryna. Locarno, Plac Zabaw Bartosza Kowalskiego, konkurs główny San Sebastian, Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka Sundance, Fale Grzegorza Zalicznego, konkurs w Karlowych Warach. Nie chcę nikogo pominąć, ale no jest coraz więcej tych polskich filmów, które faktycznie na świecie istnieją, więc one tutaj w Gdyni będą miały część z nich przynajmniej swoją premierę. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć m.in. najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Odbędzie się też pokaz specjalny najnowszego filmu Andrzeja Wajdy Powidoki o wybitnym malarzu Władysławie Strzemińskim. Ostatniego filmu Andrzeja Żuławskiego, który jest uwspółcześnioną adaptacją Kosmosu Witolda Gombrowicza. W ramach pokazów specjalnych wyświetlony będzie również Smoleńsk Antoniego Krauzego. Leszek Kopeć dodaje, że podczas tegorocznego festiwalu odbędzie się też kilka wydarzeń związanych z ikonami polskiego kina. Środek festiwalu to piękna uroczystość, Andrzej Wajda, jego ciągle jeszcze obchodzone urodziny, w tym roku 90. jubileusz pracy twórczej, ale przede wszystkim skupiamy się też na przypomnieniu tych ludzi, którzy dla polskiego filmu zrobili bardzo wiele. 20 lat minęło od śmierci Kieślowskiego, więc robimy projekcję całego dekalogu i pokazujemy bardzo dużo wystaw związanych z ich twórczością, jego, Andrzeja Żuławskiego, który odszedł wiosną tego roku. Podczas festiwalu Platynowe Lwy za całokształt twórczości otrzyma Janusz Majewski, twórca m.in. Lekcji Martwego Języka, CK Dezerterów czy Zaklętych Rewirów. W Gdyni odbędą się też debaty, prezentacje książek o kinie oraz spotkania z twórcami. Prognoza pogody. Dziś na ogół pogodnie, tylko miejscami słaby deszcz. Temperatura od 14 do 19 stopni, a na Pogórzu od 11 do 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Saturn radzi, myśl technologicznie. Zaplanuj swój trening z zegarkiem sportowym TomTom, a po wysiłku odpocznij przy ulubionym filmie. Tylko teraz do ponad 200 modeli telewizorów dodajemy zegarek TomTom o wartości 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dzień dobry. Poproszę bilet do Warszawy. Pani Małgorzata Pieńkowska. Ale miło zapowiada mi się dzień. A ostatnio ciężko z tym u mnie. Dlaczego? Dużo się denerwuję i nie mogę spać. Proszę kupić w aptece Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. A 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Nazywam się Joanna Filipczak. Jako pedagog szkolny pracuję już 15 lat. Często rozmawiam z rodzicami dzieci, które mają kłopoty z aktywnością fizyczną, koncentracją czy rozdrażnieniem. Wszyscy są zdziwieni, że przyczyną jest niski poziom magnezu u dzieci. Jak temu zaradzić? Podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magmisie, potrafią się skoncentrować, radzą sobie ze stresem. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne magnezowe misie. Dostępne w aptekach.
Pani magister, dopiero skończyło się lato, a ja już nie mam na nic energii. Jestem przygnębiona i ciągle coś mnie łapie. A cukrówko, to co mi pani magister poleci? To może być niedobór witaminy D3. Polecam Molekin, sama go stosuję. Molekin ma najwyższą zalecaną przez lekarzy ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność, zdrowe zęby i mocne kości, ale na pewno nie warto przepłacać. Molekin D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. To była reklama. A na zegarze już prawie 17 minut po godzinie 10. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. W studiu Justyna Golonko i nasi goście pan Marek Kłoczko, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. Pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. Witam również. I w tym gronie porozmawiamy o podatku od handlu, porozmawiamy o zakazie handlu w niedzielę, o samochodach elektrycznych też porozmawiamy, no ale zaczynamy od tych najświeższych informacji z Brukseli. Komisja Europejska zakwestionuje podatek handlowy w naszym kraju. Polskie Radio dowiedziało się nieoficjalnie, że cała dokumentacja Dyrekcji Generalnej do Spraw Konkurencji jest już przygotowana. Posłuchajmy z Brukseli relacji Beaty Płomeckiej. Od kilku miesięcy wiadomo było, że Bruksela ma wątpliwości i traktuje podatek jako niedozwoloną pomoc publiczną. Trwała wymiana korespondencji z rządem, a zastrzeżenia dotyczyły zróżnicowania stawek podatkowych i progów i nierównego traktowania firm różniących się wielkością. Podobne zastrzeżenia Komisja Europejska miała wcześniej w sprawie podatku na Węgrzech. Na razie wyjaśnienia z Warszawy, jak mówi jeden z urzędników, nie były wystarczające. Jeśli Komisja ogłosi negatywną opinię i tym samym rozpocznie oficjalne dochodzenie, zażąda zawieszenia ustawy do czasu jego zakończenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Czyli jak słyszeliśmy, najprawdopodobniej Bruksela zakwestionuje legalność podatku od sprzedaży detalicznej. Pytanie do pana prezesa, pana Marka Kłoczko. Czy to jest zaskakująca decyzja? No myślę, że nie jest zaskakująca. Po pierwsze, ten podatek...